Nasz cykl, który narodził się w pracowni rysunku profesora Kulpy, nosi nazwę Obszary Rysunku. Jest to druga wystawa z tego cyklu. Profesor Mariusz Kulpa oraz moja skromna osoba postanowiliśmy wyróżniać wybitnych studentów z naszej pracowni w ten sposób, organizując im wystawy indywidualne. I jest to jakby takie uhonorowanie ich działań i postawy w pracowni. W rysunku interesuje mnie przede wszystkim postać ludzka, akty. Bardzo ważną rolę odgrywa kolor w moich pracach, poprzez który chcę odrealnić postacie, a także wzmocnić ich wyraz, oddziaływanie. Akty umieszczam na jednolitym tle, co ma na celu, aby sprawiało wrażenie zawieszenia w przestrzeni, bo nie otoczenie jest dla mnie ważne, tylko samo ciało ludzkie. Alina Kluza jest studentką, która poprzez swoją wrażliwość pracuje, przetwarzając akt w swój własny, swoisty sposób. Stąd wynika to wyróżnienie, ponieważ bierze udział w różnych konkursach, wygrywa te konkursy rysunkowe, no i jest to jakby uhonorowanie jej działań w pracowni. Na początku naszych rozważań na temat ekspozycji rysunku na Elbląskiej wydawało nam się, że jest to dość niekomfortowe miejsce, ponieważ rzeźba, wiadomo, stoi sama albo na jakimś podeście. No, a rysunek jest trudny ekspozycyjnie w tej przestrzeni. Wydawało nam się to troszeczkę niemożliwe, no okazuje się, że świetnie się tutaj wpisuje również ta dyscyplina sztuki. W pracowni przede wszystkim rysujemy akty i w tym właśnie głównie się rozwijamy i to mnie zaciekawiło. Nie jakieś tam, powiedzmy, pejzaże, coś tam, tylko właśnie akty i chcę to rozwijać dalej. W Gdańsku w ogóle rysunek jako dziedzina sztuki nie funkcjonuje specjalnie prężnie, więc jest to jakby takie zwrócenie uwagi na to, że rysunek jest odrębną dyscypliną, a ponieważ w pracowni uczymy rysunku, więc chcieliśmy poprzez naukę i poprzez zajęcia też pokazywać te prace. Nie tylko chować je do szuflad, do teczek, tylko po prostu je eksponować. Za 2 tygodnie odbędzie się kolejna wystawa, również zdolnego studenta od nas z pracowni. Powstał cykl Obszary Rysunku, który będziemy, mam nadzieję, jak najdłużej tutaj prezentować.